Dzień dobry, tu ja mówię. Dzisiaj, proszę Państwa, nie mogło być inaczej. Nie może być przy kominku, musi być przy choince. A jeżeli chodzi o kolory, no to zapraszam Państwa do choinki. Można poszaleć, można sobie pozgadywać, pointerpretować. Chociaż stara twierdzi, że kupiliśmy z dzieckiem wyjątkowego drapaka. No, zostaliśmy tak przeatakowani marketingowo przez typa. On powiedział, że on wybierze nam choinkę specjalnie dla nas. No i tak nas ocenił, tak nas wycenił. Mamy tutaj także, ma taki szeroki zadek, za przeproszeniem, choinka tutaj biustu nie ma w ogóle. Później jest łysa, ma gęsią szyję i szpic i koniec. I tyle. Tyle z pięknej choinki w tym roku wyszło. Proszę Państwa, wiecie, czego ja będę Wam życzył. Zdrowia Wam będę życzył, to na pewno. Tak się złożyło, że w tym roku święta spędzę daleko od zdrowia, niestety. Ale takie są konsekwencje podejmowanych różnych nieodpowiedzialnych decyzji desperackich. Będę Państwu życzył szczęścia, ponieważ w tych szalonych, paranoicznych czasach to jest coś, co nam będzie bardzo potrzebne, skoro to ten cały absurd, ten cały obłęd spadł na nas w tak gwałtowny, niespodziewany sposób. Bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas się spodziewał na wiosnę 2020 roku, w jaki sposób spędzimy prawie kolejne dwa lata. No to może w taki sam sposób to nas opuści, się od nas odczepią, dadzą nam żyć w taki sposób, jak chcemy żyć. A chcemy żyć, proszę Państwa, jestem przekonany, że nie mówię to tylko we własnym imieniu, ale w imieniu większości gości polskiej chaty. Chcemy żyć normalnie, najzwyczajniej w świecie, normalnie, tak jak żyliśmy przed tym, co się wydarzyło i co się dalej niestety ciągnie. Proszę Państwa, dzisiaj też napisałem życzenia na portalu kontrowersje.net. Ja jestem straszną lebiegą, jeżeli chodzi o składanie życzeń. Ja kompletnie w to nie umiem. No, są ludzie, którzy potrafią łączyć metabolę z hiperbolami, przerzutnie z parabolami i wychodzą im coś tak fantastycznego, że co roku te życzenia są coraz bardziej atrakcyjne i coraz bardziej ciekawe. U mnie to jest, proszę Państwa, zupełnie inaczej. Uważam, że Przepraszam, COVIDek. Uważam, że proszę Państwa, życzenia powinny być co roku takie same. Państwo się pewnie zdziwicie temu, co mówię. No ale czy co roku nam ma zabraknąć zdrowia, szczęścia, pomyślności, wesołości? No i czegoś, co proszę Państwa właśnie napisałem na portalu kontrowersje.net. Czyli, proszę Państwa, solidarności, takie przez duże S, aby człowiek znalazł człowieka, aby człowiek przy drugim człowieku złapał jakiś oddech. I tego nam, proszę Państwa, w tej chwili potrzeba najbardziej, bo na wszelkie pytania, a ile jeszcze, jak długo, co nas jeszcze czeka, proszę Państwa, można próbować odpowiedzieć, można szukać rozmaitych pytań, ale no, pytania są oczywiste, natomiast można szukać rozmaitych odpowiedzi. Natomiast jeśli w tym czasie nie będziemy się trzymać siebie, no to nie pomoże nam żadna odpowiedź, nie pomoże nam żadna prognoza, bo nie wiadomo, co mogą jeszcze wymyślić, co mogą jeszcze stworzyć, ale jedno jest pewne. Przetrwaliśmy prawie te dwa lata i jeśli dalej będziemy iść wspólną drogą, trzymając się za ręce, trzymając się rozumu, trzymając się swoich zasad, a przeżyjemy dwa następne, 10 i 20. Chociaż ja, proszę Państwa, jestem przekonany, że to jest już bliżej końca niż nawet środka. Proszę Państwa, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, wesołych świąt. I jeszcze jedno życzenie, nieustające. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Najważniejszy wniosek.
na ten mijający i na przyszły rok jest taki, abyśmy, proszę Państwa, byli razem. I proszę się nie zrażać tym, że to jest banał, tym, że tutaj nic oryginalnego nie padło, bo to jest nasza najważniejsza, jeśli nie jedyna siła, jeśli stracimy to, co mamy najcenniejszego, a najcenniejsze to, co mamy, to samych siebie dla siebie, czy to w kręgu najbliższych, najbliższej rodziny, czy znajomych, czy szerszej znajomości, takiej wirtualnej, internetowej, gdzie się spotykamy na polskiej chacie i w polskiej chacie i w kilku innych miejscach. To jest, proszę Państwa, naprawdę nie do przecenienia. Jestem przekonany, że dopóki ten wymóg będzie spełniony, to poradzimy sobie z każdą falą i dawką. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.